We're out of time, Crane. Shit. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. Crane, why do you even give a fuck what happens to these people? You don't belong here. This is just a job for you. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. Can I trust you? That is the natural order of things, Crane. Kill or be killed. Eat or be eaten. You don't know how much this means, dear boy. To me, to all of us. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony i kolejny odcinek z Dying Light The Following. Słuchajcie, ja już jak nie patrzyliście, no to doszedłem tutaj do naszego głównego obozu. Czekajcie. Czy to czasem nie było otwarte? Tak, to było otwarte. Widzę, że już zamknęli bezpowrotnie tą przyczepę. Wróć do Yasira, tak więc dobrze, wróćmy do Yasira, żeby sobie zobaczyć, co ma do powiedzenia. Kuźwa, bezlicy. A, więc jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kyle'u Crane'ie. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. Kusza kompozytowa. Możesz już iść, przybyszu. No dobrze. Co my tu mamy? Dziwna prośba. Jazir, kto to narysował? A, to nieważne. Dzieciak to ciągle rysuje, a ja to ciągle wyrzucam. Ale o co z tym chodzi? O coś, czego się uczepił. Jego matka dostała robotę w Haranie przed epidemią i zostawiła go tu u dziadków. Miała mu chyba posłać jakiś prezent. No ale wiesz co było, nieważne, wyrzuć to. Bierzemy to? I ją przynieść. Wiecie co, weźmiemy więc to. Więc przez ten cały czas dzieciak czeka na prezent? Chryste. To smutne, wiem. Ale im prędzej do tego przywyknie, tym lepiej. Dotrzyj do poczty. Tylko pytanie, czy ja będę musiał do Haranu wrócić. Ale ja tu widzę jeszcze jakieś zadania. Dziwne odgłosy. Moja stara wierciła mi dziurę w brzuchu, żebym napisał to ogłoszenie. Pod miastem słychać coś jakby płaczące dziecko albo kota w marcu. To weźmiemy, bo ja wam to pokażę. Bo to podejrzewam, że jest ten cholernik. Emrach. Tutaj nic akurat nie możemy zrobić. W głąb. Bezlicy im powinno na gnieździe przemieńców. Oj nie, to nie, przemieńce na razie nie, bo widzieliście dokładnie jak to wyglądało. W ostatnim razem, dobra. Nie to. Dobrze, czyli muszę tak czy inaczej pomagać tym. Zbadaj hałasu. Weźmiemy to i czym prędzej tam się wybierzemy. Idziemy do swojego autka. Swoją drogą, co to za kusza? Kusza kompozytowa. Siła ognia 360. Kusza nigdy nie była jakaś mega... Może zamiast tego, co? Zajawka będzie. Fajnie. Nigdy tutaj z kuszy nie korzystałem, ale... Wait a minute, to... Pojedźmy zatem, a daleko... Nie mogę ciągle się odzwyczaić od tego escape'a. Jak daleko mamy? Tutaj, no dobrze, nie mamy daleko. Tędy jakoś sobie pojedziemy. Myślę, że damy radę! Co? Rozjeżdżamy trochę? I bang! I bang! Wiecie co? Wiedziałem, że tak będzie, ale jednak myślałem, że
troszkę zawieszenie pozwoli mi na lepsze. Dobra, rozjedziemy ich tutaj. Ambonie myśliwskiej. To chyba tam. Dobrze, weźmy jeszcze raz, szybko wsiądźmy. To jest w tę stronę. Fuck. Jest, wypatrzono. O, fuck, czekaj. Ging, dobra. Apteczka, 19 apteczek. No chodź tu. Chodź tu, tędy. Dobra. Warto pomagać takim osobom. Dobra, złaź tu na dół. Było ich zbyt wielu. Moje modlitwy do Boga Słońca nic nie pomagały. Ale ocaliłeś mnie. Dzięki. Nie ma sprawy, tylko dawaj mi hajsiwo, bo ty zawsze jakąś nagrodę dzięki. Dajesz. Weź to, przyjacielu. Tobie bardziej się przyda. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobijanie z tobą deala było bardzo, bardzo miłe. Teraz tak, gdzie ja mam auto? Tu gdzieś mam auto. Weźmy oczywiście sobie... A to co to jest? Dotrzyj do poczty. Ty, po drodze mamy pocztę. Zahaczymy? Muszę jakoś to auto, nie wiem jak, ale... ulepszyć. Ale chory ołtarz. Wait a minute. Tutaj gdzieś jest poczta, w tę stronę. Pewnie będzie od groma zombiaków w niej. Albo przed nią. Gadaj. Ty ile wirali? Nie. Te skurczybyki są o tyle groźne, że one mogą normalnie tędy tu wejść. No. Co, tutaj boicie się wejść? Jaki cwaniak! Goń się. No, i w ten sposób się to robi. Dobra. W miarę jakoś poszło. Jeszcze nie muszę. To auto ja bardzo szybko rozwalam i... Kurwa, którędy tu podjechać? No zaraz jakoś tam musi być wjazd. Tędy może spróbujmy, co? Co jest za cholery? Czasem jak jadę tędy,
to wydaje mi się, że nie do końca ten model jazdy jest dopracowany, albo zwyczajnie ja pewnych schematów tutaj nie rozumiem, takich jak jakieś tam szerokość tyłu auta, czy coś w tym stylu. Na dole jest poczta. Dobra, weźmy od razu sobie, zatankujmy. Żeby mi nie brakło. Butelka z benzyną. What the fuck? Jeden, drugi wiral. Ale poczta gdzieś jest w tamtą stronę. Dobra. Dawaj! Gin, śmieciu. Przeżyjesz? Nie powinieneś. Gdzieś tam. Dobra, tędy. W ten sposób. Co my tu mamy? Bambuko. No chodź! Fuck. Czy ja nie jestem obok poczty? Tu też coś, hajsiwo, dobrze. Viral. Ale na razie mnie nie widzi chyba. Zamknij pysk. No dawaj, bierz. Ty no co za... Chyba kurde wszedłem do... Wszedłem chyba do miejsca, gdzie nie tak łatwo będzie wyjść. Dlatego użyjmy... Patrzcie, bo tu wszyscy wchodzą. Mam dziwne wrażenie, że to jednak nie tutaj. No oczywiście, że nie tutaj. Złe mieszkanie. Jest i poczta. Da się tędy wejść? Oczywiście, że tak. Żebym ja jeszcze wiedział jak. Dobra. Jest gitarka. Teraz poszukaj prezentu dzieciaka. Seriously? Nie z tej strony, to zamknięte. Zajebiście. Spokojnie, Kyle, da radę jakoś... Tam jest chyba wejście. Znaczy wyjście, to na pewno nie chcemy. Idziemy tędy. Bo tutaj na bank będzie pan... pracownik. Już go nawet słyszę. W zasadzie ją chyba.
A tu tego słyszę, to nie, nie, nie. Tu nie chcemy wyjść. Na wszelki wypadek. Tutaj notatka, listy. Nie wiem, czy te listy mi są do czegokolwiek potrzebne. Ale Anusz Widelec. Aha, dobrze. Tu niczego nie ma. Wytrych. A tamte drugie drzwi chyba były otwarte, co? No bo tu nie widzę żadnego klucza. Nie, no tutaj mamy alarm. Więc tak czy inaczej musimy iść na górę. Tędy też nie. Z tamtej strony jeszcze coś jest. Czyli musiałbym stąd wyjść i stamtąd wejść. Znaczy mam nadzieję, że mniej więcej mnie zrozumieliście, o co chodzi. Dobra. King! Nie, jednak nie tak. Tędy wszedłem. No, dzień dobry, panie naczelniku. Teraz, kochany, powiedz mi, gdzie ty masz klucze? Przy dupie pewnie. Notatka. To mnie nie interesuje. Z uwagi na opinię... Nadajnik GPS. I kuźwa, pewnie będzie trzeba... O, są klucze. Będzie trzeba pewnie iść na ten... do jakiejś furgonetki, bo nie dojechała ta paczka. Fucking shit, dobra. Otwórz sortownię poczty. Kino mnie coś swędzi. Słyszeliście ten odgłos? Tak jakby coś lądowało. O, ten odgłos też słyszeliście. Ale to... Nie. A jak w ogóle ta paczka ma się nazywać? Nie tego szukam. Seriously? Tutaj coś jeszcze jest. Taśma klejąca. Nie. Nadawca Techland. Więc przesyłka nie dotarła. No to dobrze. Została już wydana listonoszowi. Czyli znowu musimy pewnie na samą górę pójść. Znaleźć informację o lokalizacji. Mówiłem, że jakąś furgonetkę... Czekaj. To było tutaj. Z jakąś furgonetkę będzie trzeba znaleźć? Tutaj. Co?
Nie znam cię, nie wiem kim jesteś, ale tak, mam już dosyć. Weź stąd wszystko, co zechcesz. I tak nikt tego nie będzie dostarczyć, prawda? Zostawiłem klucze na zaplecze, na biurku. Znajdziesz tam cały spis inwentarza, pewnie będzie przyklejony do ściany albo coś. Jebać to, nigdy nie lubiłem tej roboty. W ogóle nie wiem, dlaczego mnie tu zatrudnili. Tak będzie lepiej. Koniec martwienia się o przyszłość. Koniec rozmyśleń nad teraźniejszością. Poświęcę jeszcze kilka minut na wspominanie paru rzeczy z dawnych dobrych czasów. A potem się zwijam. Powodzenia, KK. Zostawiłem tu gdzieś linę na wypadek, jakby ktoś chciał do mnie dołączyć. Czyli to gdzieś tam wisi na dole. Jasno było napisane. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj. Klucze do furgonetki pocztowej. I tutaj chyba to będzie to. To chyba wskazówka. Dobrze. Idziemy czym prędzej. Tu jest jedna furgonetka. Najpierw weźmy butelkę z benzyną. Dobra, to weźmiemy, przyjmiemy. Gdzieś tam po kolei to weźmiemy. Okej. I to też weźmiemy. Ale... gdzie mamy następną furgonetkę? Sprawdźmy jak daleko. O, w mordę i nożem. O, w mordę i nożem. Dobra, no to pojedziemy tam, ale pierw jeszcze tutaj do swojego auta wrócimy. Bo ja nie zamierzam dymać tutaj taki kawał przez piechotą. No to nie po to jest auto, żeby nie korzystać z niego, prawda? Wracamy. Jednak już wiemy, że tamtego zadania nie zrobimy, no ale dobra. Liczy się sam fakt pomocy ludziom z... może nie z Karanu, ale tutaj z tego miasta. Ty swoją drogą nie wiem, jak to miasto się nazywa. Do tego nie tak łatwo ten... opitolić. Przejechać w sensie. Tędy. Tą mapę, żeby odkryć, to jednak trzeba kilkadziesiąt godzin, kurczę. To nie jest miejsce, gdzie parę tam 3-4 godziny i macie wszystko. Gdzieś tu jest wiral. A ta furgonetka tak czy inaczej jest na dole, znaczy na górze. Dobra, z auta na razie mogę stąd wysiąść. Czy wyjść? Czy ja... nie, nie uda mi się raczej. Zróbmy to w ten sposób. Da radę? O, oczywiście, że da radę. Natural. We want. Okej. Dziś mi to... czekaj, tu jest moje auto pode mną. Ten skór... papier. Dobra, wiecie co? Ja chyba nie zgrywam kozaka, tylko po prostu go ominę. Bo to nie ma sensu. Jest. Dobra. Jezu! Kurwa, wiedziałem. To się właśnie nazywa purchawa. Purchawę trzeba omijać jak najszybciej. Bo jak piźnie raz...
Dobra. O, 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 o! King! Bardzo dobrze. Alkohol. Tu raczej już nikogo nie powinno być. Dobra, czekaj, to przeszukałem. Tego nie przeszukałem. Swoją drogą, kochani, bo ja was nie pytałem. Czy wy macie... też Dying Light'a? Czy tylko oglądacie tą serię? O! No i dobra, jest gitara. Możemy jakoś stąd spadać. Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Aha, ha, nie ma tak łatwo. Nie, nie. Dobrze, że trenowałem parkour. Jak byłem dzieciakiem. Dobra, w dupie was mam. Seriously? No dobra, teraz to już... Dość! Nie, czekaj, muszę naprawić, bo inaczej tak nie będę zadawał im obrażeń. Ten to jakiś zmutowany, ty! Na sterydach! Tak właśnie, drogie dzieci, to się dzieje z tobą, jak bierzesz sterydy. Dzień dobry! Te rzeczy, które ja teraz robię, to są możliwe tylko i wyłącznie dzięki opcjom, które wykupiłem wcześniej. Tak więc standardowo takie opcje jak dobijanie właśnie niżej położonych przeciwników, albo pokażę wam coś jeszcze jednego, takiego fajnego. Uno momento, niech ja wysiądę. No wysiądź! Widzieliście to? To było bravissimo po prostu, bravissimo. Dobra, wracamy dać dzieciakowi tę paczkę. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli byłbym takim właśnie bohaterem, tak? Nie człowiekiem, który prawdę powiedziawszy zostałby pokarmem dla zombiaków, tylko człowiekiem naprawdę, który jednak... Ile tu mamy tych paczek? Dobra, czekajcie, list. Czy ja tam mogę wejść? Ej, Polat, znalazłem na poczcie list do ciebie. O kurde, serio? Dzięki. Ciekawe, co w nim jest. Głupio mi o to prosić, ale nie umiem czytać. Zawsze czytała mi żona, ale już jej nie ma. Mógłbyś... A, jasne, nie ma sprawy. Zobaczmy. Na pewno chcesz, żebym to czytał? To prywatna korespondencja. Tak, proszę. Dobra, jak chcesz. Polat, ty jebany skurwysynu, nawet cię nie waż umrzeć. Jeśli się dowiem, że zabiły cię zombie, będę cię prześladować w pierdolonych zaświatach. Trzymam cię za jaja. Kocham cię, Talo. Cholera, tęsknię za tym gościem. Nie łapię. Talo, to mój brat. Całe miesiące go nie widziałem. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Wielkie dzięki, że mi to przyniosłeś. Dobra, widzicie? Kolejny dobry uczynek. Kolejny dobry uczynek. Ale przede wszystkim to idziemy chyba do ten, dać tą paczkę dziecku. To was interesuje, prawda? Mnie też. Hej, Jazir. Mam prezent dla dzieciaka. Dostarczysz mu go? Ryzykowałeś życiem, żeby pocieszyć dzieciaka. Nie wiem co. Dziękuję. Zawsze dziecko jest tego warte. Każde dziecko jest warte tego, żeby wywołać uśmiech na jego twarzy. Nie ma innej opcji. Bo jeżeli
My tego nie zrobimy. My nie pozwolimy pocieszyć jakoś na swój sposób dziecko, to Sera. Przepraszam, Sera? Znalazłem na poczcie przesyłkę do ciebie. Naprawdę? To znaczy dziękuję, ale dlaczego przyniosłeś to aż tutaj? Pomyślałem, że to mogło być ważne. Ojej, przez chwilę poczułam się jakby to wszystko wróciło do normy. Jakby ten koszmar nigdy się nie wydarzył. Dziękuję ci. Naprawdę. Nie ma sprawy. Trzymaj się. Mam nadzieję, że to same pozytywne wieści, mimo tych cholernych niedogodności tutaj. Tutaj coś mamy jeszcze. Aylem, to ty? Proszę, przyniosłem ci coś z poczty. Żartujesz? To świetnie, o rany. Jejku, ja pierdolę, przyniosłeś mi rachunek za prąd? Ej, tylko bez takich, nie czytam cudzych listów, nie miałem pojęcia co do takiego. A, jebać to, przecież i tak go nie zapłacę. No, niekoniecznie mu się to podobało. Dobra, pomagaj miejscowym. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Chyba nie, chyba już wszystko. Dobra, kochani, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zapraszam na następne odcinki z serii Dying Light. Pozdrawiam. Cheveral. Hej, hej.